Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I powiem wam może niemiłą informację. Ależ sobie pozwoliłem na ułatwienie. Tak jest moi drodzy, na ułatwienie sobie wyzwolenia Isztar. Tak jest moi drodzy. Tak, moi drodzy, słyszycie to, co mówi. Powiedziałem przed chwilą, sobie pozwoliłem. A zrobiłem tak. Może niepotrzebnie, ale powiem wam, troszkę nazbierałem jedzenia, ale powiem wam, co to jest. Jak ci magowie, znaczy, można powiedzieć, czarni magowie. Co nie? No dobra. Może są łatwi, co nie? Ale... No ale kurde, powiem wam, jak oni pierdutną z tego, z tej runy, tak można, tak ja to nazwę. Oni tak pierdutną, kurde, z taką siłą, że cały pasek może zostać zmniejszony. I może nawet zabić, tak jest moi drodzy, niestety. Mam 61 poziom w tej chwili. No powiem wam, że będzie to już ostatni odcinek, tak myślę, jak oczywiście się wyrobię z tym wszystkim. I tak, pod tym materiałem w opisie będzie ankieta do... Oczywiście do dodatku Gothica Trójki Zmierzch Bogów. Niektórzy to na to będą mówić... Znaczy niektórzy mówią na to Zmierzch Bogów. Dlatego, że są bugi, tak jest. Tak samo jako w tej części, tak i tak samo w tym dodatku są. Dobra, w tej chwili się teleportujemy do Xardasa. Bo jak pamiętacie, taką sobie drogę wybrałem. Co nie, drogę orków. Chyba tak. Bo powiem wam, że mogłem wam pokazać wszystkie drogi, co nie, jak... jakie są, co nie, ale wy pewnie pamiętacie, co nie, albo znacie. Albo nie wiem, co tam jeszcze. Albo oglądaliście u kogoś, jak ktoś na przykład, nie wiem, szedł drogą Inosa, Beliara i Adanosa bodajże. Mamko. Wygląda jak... Jego moc zniknął. Wpływ Beliar. No. Jesteśmy gotowi, a mając kostur i berło, otworzymy portal do nieznanych krajów. A wtedy? A wtedy przez niego przejdziemy. Tak jak najznać. Bo gdzież by inny? Skąd? Nie spędziłem tych wszystkich. Udało mi się dowiedzieć. Między innymi tego, że berło i tego, że wykonano je tak samo, tak. No dobra, 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 dobra. Dlaczego nie zachowały? Kiedy go wiele czasu poświęciłem na badanie wzajemne. No właśnie, kto go zbudował, to cholera wie. Proszę cię tylko o to. Sam nie podołam. Dobra, czekajcie, sobie tu mamy jeszcze jakieś misje. Ale nie, ja misji już nie wykonuję, podajże. Czekajcie, główne. Nie, moi drodzy. Lecimy z Xardasem już na tą nieznaną krainę. Mnie też w takim... Tak. Dobra, uda się z Xardasem do portalu. Moi drodzy, tak. Zobaczymy, ile będziemy szli do tego portalu, bo mogę zrobić jeszcze cięcie. Mogę zrobić cięcie właśnie za jakieś... Nie wiem. Jak śmiesznie. Co za skubaniec, powiem wam, no bez kitu. Spadaj. Co za skubaniec, powiem wam, no bez kitu. Dobra, czekajcie, jak tam sobie poradzi ten. Dobra, aj ty, ty skurwy. Skurczy bąku ty. Dobra, banan. Dobra. Nie w tą stronę! Fuck! Dobra, pięknie. Dobrze! Dobra, okej, lecimy. No, Xarda, sprowadź mnie. Dobra, pewnie tu będzie jeszcze więcej tych... tych paladynów. I tak, moi drodzy, za jakieś... nie wiem jeszcze konkretnie, ale... zrobię cięcie. Ale może zdążę jeszcze opowiedzieć wam podsumowanie
Oczywiście podsumowanie opinii mojej, zakończenia gry oczywiście. Zobaczymy, ile będzie nam to trwało, to przejście tam do tego portalu. Ale on zrobi skróty do przełęczy. Tak, na przełęcz Mertany. Kiedy pamiętam. Bo wtedy, jak grałem sobie, wiecie, jeszcze nie wiedziałem, co to jest YouTube. Nawet internetu nie miałem wtedy. Przyznam się, to była czwarta klasa. Powiem wam, że cholera, co to jest ten internet? No kurde, no ludzie, co to jest? No fajna rzecz, to nie? Ale powiem wam, że dopiero internet miałem w pierwszej gimnazjum, czy w drugiej dopiero, tak moi drodzy, tak. Powiem wam, że nie korciło mnie do internetu, jak byłem jeszcze takim dzieciakiem, co nie? Ale powiem wam, że teraz to kurde, codziennie praktycznie, no, wchodzę na te strony, na przykład YouTube, Facebook, nie wiem, co tam jeszcze jest. Różne. Nawet takie coś dla dorosłych. Tak, moi drodzy, tak. Nie, żartuję w tej chwili. Tam sobie wejdę od czasu do czasu, co nie, takie na takie stronki, fajnie. No Boże, jeszcze ci przyszli, ja pierdzielę, bez kitu. Po cholerę wy tu! No bez kitu! Dobrze, dawaj! Pięknie! Ej ty, synek! Synek, bo jak pisknę ciebie, to się uspokoisz za chwilę. Tak jest! Ty skurczybąku! A ty farajerze, ty! Gdzie uciekasz? Dobrze! A ty kurde, ty! Ty, się dobry! Wciąż jestem w formie! Wciąż jestem w formie! Nie, powiem wam, że te podsumowanie, znaczy już praktycznie zakończenie gry jest fajne, co nie? Powiem wam szczerze. Powiem wam tak, nie wiem, a dobra, już nie będę o tym mówił, za ile będzie cięcie. Zobaczycie sobie sami przecież, co nie? Kiedy to będzie? Ile minut, nie wiem. Powiem wam tak, zrobię oczywiście ankietę na Surfpolu. Czy chcecie oczywiście Gothica 3 zmierz bogów, czy nie? Bo wiecie, różnie to jest z tymi, wiecie, grami na YouTubie. Powiem wam tak, każdy nagrywał, co nie? Gdzie ty idziesz, cholero ty? Co za kutas? Kurde, będzie mnie prowadził, cholera wie gdzie. Co nie? Pewnie, cholera. Oj, ten Xarda co też myla się, powiem wam. Ale powiem wam, że mu tyle odjęli dopiero. Dopiero. Dobra. Będzie ta ankieta. Będzie ta ankieta. Tak myślę sobie, że zmierz bogów zacznę po tej ankiecie, wiecie? Znaczy poczekam z jeden dzień, co nie? Na tą ankietę i... Znaczy wtedy, kiedy będzie ten odcinek wysyłany, będzie ankieta po to w opisie filmu i poczekam z jeden dzień albo z dwa. A zobaczymy, jak to będzie, w którym dniu jeszcze prześlę ten film. Znaczy, wiecie, nie wiadomo jeszcze, co nie? Ale dobra, nie mówmy na razie o przesłaniu filmów tych, tylko będzie oczywiście Zmierz Bogów nagrana cała przeze mnie seria. Nie wiem, czy wszystkie będą misje wykonywał, ale postaram się, powiem wam, bo chcę poznać właśnie tam dalsze te zakończenia gry, bo powiem wam, że do końca tej gry nie przyszedłem, przyznam się. Gothica 3 przyszedłem nawet na starym sprzęcie, który, no, jest taki sobie. Ale nie, powiem wam, że wtedy co... Dobra, prowadź mnie, ty, Xardupo. Dobra, nie będę go zatrzymywał, bo i tak przecież... Gdzie ty idziesz? No kurde. Jezu, jeszcze troll, no bez kitu. Nie, spadaj! Olmu napierdziela, no bez kitu. Powiem wam. O, ja cię kręcę. Dobra, chodź. Rozmiar to nie wszystko. Co kurwa? Jaki rozmiar? Co ty? A jakim? O, pewnie mówisz o swoim rozmiarze tego. dobra, powiem wam tak. Zmierz bogów zakończę. Tak myślę, że będzie przez...
nagrany przeze mnie całość. Tak myślę, a później zajmiemy się oczywiście Wiedźminem, tak jest moi drodzy, no rusz się. Tak Wiedźminem się zajmiemy, albo albo zobaczymy, Wiedźminem pewnie się zajmę, bo bym chciał już go zakończyć, powiem wam, po tylu miesiącach przerwy. Czy wiecie, przerwa od Wiedźmina, o to mi chodzi, co nie, a nie. No i tak długo go nie było przecież, co nie? No specjalnie tu, kurde. Orkowie przyszli. Ja tam nie idę dalej z nimi. A czekajcie, zrobimy tak. O, jak pięknie! Pięknie! No z tyłu masz, kurde, jaki debil. Ha, dobre! Ej, ty, cholero, ty. Kurde, chwila, no, kurde, bo zaraz mnie zabiją, skurczybcyny jedne. Ej, ale żeś nie zabił wilka, idioto, ty. Jaki debil z tego. No bez kitu! Debilu! Nie! Nie! Kurde, nie, tylko nie to, nie ma mowy nawet, dobra. Dobra, Xerda, sprowadź mnie szybciej do tego, do tej przełęczy, bo tu można jeszcze, mogą się zdarzyć różne te, różne rzeczy, co nie, po drodze. To tak, zajmiemy się, tak jak powiedziałem, na razie, dodatkiem do Gotika, a później po tym dodatku zajmiemy się Wiedźminem i tak myślę, że jeszcze starą serię wezmę, tak, do nagrania. Nie wiem, zobaczymy. Tyle, znaczy wezmę taką serię, w której jest najwięcej odcinków nagranych. O. Prosto? Ej. Gdzie ty idziesz? Rozerwę cię na strzępy. Ja pierdzielę, no bez kitu. Jezu. Ani kroku dalej. Zaraz oberwiesz. Atakuj w niego! On mu dymuje? No, powiem wam, że dobre. Łohoho, jak pięknie! Zadzierając ze mną. No ale kurde, lagi są. Nie, nie, tylko nie lagi. O nie, szablo ząb jeszcze. Jeszcze jedna cholerna... Jak ten Xardas odezwał się, no bez kitu. Ja pierdzielę, no atakuj, jeee! Bez kitu. O ty cholero, ty. Kurde, powiem wam, że są koszmarne te... Te bestie w piruny, ja pierdzielę, bez kitu. Już kurde, no... Dobra, czekajcie, kurde, zaraz się zajmiemy nim, spokojnie. Nie trafiłeś, debilu. Kurde, no, nie o to mi chodziło. Dobra, chodź, Xardas. Chodź, Xardas, kurde. O Jezu, jeszcze gobliny, ja pierdolę, no bez kitu. O dobra, już jesteśmy za przełęczu, o praktycznie jesteśmy już na przełęczy, fajnie. O kurde. Ja pierdzielę, no bez kitu. No bez kitu, kto to mnie napierdziela? Szaman, bez kitu. Ja pierdzielę, bez kitu. Ja pierdzielę, jak mnie wkurzają mnie te niektóre potwory, powiem wam. No i jeszcze goblin przyszedł. No. Ja pierdzielę. Xardas. Już kurde, kutasie ty, atakuj ich, a nie... Ja pierdzielę. Gdzie ten Xardas? Ja pierdzielę, nie mogę z tobą już. Co za cholera. No chodź, Xardas. Gdzie ty jesteś? Co za kutas. No, powiem wam, że w tej chwili mnie wkurzył. A tędy idziesz jednak, dobra. Ale powiem wam, już daleka droga, co nie z nim jest. Niestety z tym Xardasem. Ale dobra, już jesteśmy praktycznie na przełęczy. Znaczy już jesteśmy.
Ale prawie przy tym teleporcie. Czekajcie, bo tu jeszcze... Kurde, zaatakowali mnie. Ja pierdzielę, jeszcze ogr bez kitu. Ej, ale bez takich. No bez kitu, dobrze. Ale ten Xardes zajebisty jest, powiem wam, z tymi czarami, serio. Mało modiu. Czekaj się nic. Pierdzenie. Ale powiem wam, że te... A, i jeszcze zrobię, bym zapomniał. Dodatkowy materiał. Jezu, jeszcze schrat bez kitu. No szkurde. No co za dziad. Jeszcze jedna cholerna. No bez kitu. Jaki debil! Haha, dobrze, Xardas. Dobrze zrobiłeś. Zrobię dodatkowy materiał na temat jeszcze moich soundtracków ulubionych. W grze oczywiście. Będzie to dodatkowy krótki materiał, wiecie. Nie wiem ile minut jeszcze to konkretnie. Albo... no zrobimy tak. Tak jest, moi drodzy. Kurde. Ej, no gdzie my jesteśmy? A, to daleko jeszcze będzie. No dobra, to ja tu zrobię zaraz cięcie, powiem wam. I będziemy się widzieć po cięciu, ale to za chwilę jeszcze. O, schrat kolejny widzę jest tu. Ale dostał pięknie, powiem wam. O, jak ładnie się jara. No, kurde, ale tu lagi są przez to. Dobrze. Co? Co ty Xarda spieprzysz? Gdzie ty idziesz znowuż? Kurde, co za cholera. Dobra, ale już jesteśmy praktycznie przy przełęczy. Czy przy tym... Kurde, kolejny schrat widzę. Dobra, z chratami się nie przejmuję, bo jest ten, Xardas. Xardas ich rozwali za pierwszym razem. Co nie? A jak? Te bestie nie zostawią nas w spokoju! Mówiłem. No. Dobre. Dobra. Okej, kurde, Xardas, gdzie ty idziesz? Kurde, jak można się sobą wkurzyć? Serio, można się przy nim wkurzyć, powiem wam, totalnie. Jak on chłazi po tych krainach. Tak jak powiedziałam, zrobimy tak i tak. To będzie jeszcze jeden dodatkowy materiał z Gothica. Ale on się pojawi pewnie po jakimś dłuższym. Znaczy, nie wiem czy od razu, czy po tym odcinku. Nie wiem, zobaczymy. Bym wolał po tym odcinku nagrać go i przesłać, wiecie o co mi chodzi. Ale to będzie tylko... O nie. Czego ty tędy idziesz? Xardas. Zaatakują nas. Nie atakują nas? Powiem wam dziwne trochę. Widzisz od razu... Rozerwę cię na strzępy! A, to ciężko zbrojny bandyta tylko, dobra. Oni nic mi nie zrobią, ale dobra, ja idę za Xardasem, ja mam w dupie i was. Gdzie czego i ty idziesz tędy? No Boże, gdzie ty właziłeś? Wlazłeś jeszcze na dodatek. Xardas idzie, kurde, na luzie. Powiem wam, beka mam teraz. O, idź. Którędy ty idziesz w ogóle, Xardasie, ty? Powiem wam, daleko ta droga z nim. Do tego miejsca jest, powiem wam. No, mi się gra zbugowała. Boże, jak ja nie lubię, jak tu się gra tak muli. Na dobrym sprzęcie by się ta gra muliła. Serio. No kurde, jak te... Oj, te ścinki na chwilę, kurde, są, powiem wam, ale to jest wina gry. Dobra, czekajcie, którędy ty idziesz, Xardasie, bo nie wiem w tej chwili, czy tędy już. No dobra. Idziemy dalej za Xardasem, a co tam? Te bestie nigdy się nie nauczą. Tych bestii jest więcej.
Ty nic nie rozumiesz, co? Nie, nic nie rozumiem. Jezus, dziki, masz problem. Ja pier... No bez kitu, dobra. O Jezu, drugi. O ja pierdziulo. Żałosna kreaturo. Ta? Żałosna ty kreaturo. Ale dużo dialiksara za sobie, co nie? Od tamtej drogi, powiem wam, oj, dużo. Oj. I ty nic nie rozumiesz. No, atakuj go. Dobrze, spadaj, paskudo. Dobrze, dziękuję. A ja tobie podziękuję, paskudo. Dobra, czekajcie, bierzemy tak. Ziele lasicze, bo tym się najlepiej uzdrawia się. Dobra, lecimy. Czekajcie, to się szło chyba tam aż. O kurde, daleko, powiem wam, ta droga jest z tym Sardasem. Niestety. No dobra, zaraz pójdziemy z nim spokojnie. I znowu powracamy do tych krain, co nie? Myrtany. Kurczę, przypomina mi się tę misję w Silden. Ej, po co ja to zbieram, te ziela lecznicze, nie wiem po co. No dobra, idziemy na razie jeszcze za nim. Czekajcie, to będzie chyba już, mi się wydaje, ta dróżka do tego miejsca. Ale nie jestem pewny, powiem wam. To pielce, jakie dziwne to pielce, powiem wam. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Krokodyl jeszcze przylazł. No, bez kitu. Będę spadać. To za paskuda. Wow, paskudo ty, dzielone. Kurde, co za frajer. Bez kitu. Dobra. No spadaj. Dobrze. Dobrze jest. No, Sardas, chodź, wracam. No czy idziemy z powrotem dalej. Oj, to będzie już tutaj. Tak jest, już sobie przypominam. Dobrze idziesz? Ej, ty. Gdzie ty idziesz w ogóle? Sardas. Tędy? Trochę dziwną drogę wybrałeś, powiem ci szczerze. Serio. Bez kitu. Dobra, idziemy za nim, co nie? Jak będziemy przy tej ścieżce, to już tam... O kurde! Bestia z Nordmaru! O ja piurdziule! Wracaj do piekła, bestio! Ja piurdziele! Drugo! Ho, ho! Nie! Spadaj! Spadaj, paskudo! Spadaj! Kurde mole, czego ty mnie wziąłeś? Gdzieś ty mnie wziął, ty? Cholero, ty. No serio, nie dasz rady? 32 poziom. Nie! O, jak oberwa ładnie! Świetna robota! Dobra, czekajcie. Szynkę bierzemy. Uzdrowię się tym, powiem wam, tym co mam, co nie. Dobra. Okej, surowym uczcem z dzika. Dobra, starczy. Chodź, Xardas, gdzie ty jesteś, ty? Ty, kutasie, ty. Chodź, idziemy dalej. No chodź, tylko nie wpadnij, proszę cię. No, pamiętasz chociaż o tych dziurach. Dobra, i chyba... Gdzieś ty wlazł! Co za... Jaki debil. Bez kitu. Gdzieś ty jesteś? Jeszcze jedna cholerna bestia. Gdzie ty jesteś? Kurwa, Xardasie! Co za jeba... Xardosie... Pojebie ty. Udziwa. Tych bestii jest więcej. Ta? I co z tego? Jezu, gdzieś ty wystrzelił to. Bez kitu. Sardas debilu, gdzie ty jesteś? No, wylazłeś. Nie wylazłeś. No po prostu pięknie. A się gra zbugowała. Bez kitu. O Boże. Jak ja nienawidzę tych...
Sardasa, bez kitu. Dobra, spadaj. Spadaj, paskudo. Sardas, gdzie jesteś, pajacu ty? Nie pajacu, proszę cię. No bez kitu, gdzie ty jesteś? No Sardas, kudźwa. Debilu ty. No po prostu... Gdzie ty jesteś, debilu? Tędy? Nie, nie tędy. Gdzie ty jesteś? O, jest! Gdzieś tu widziałam go. Ej, Sardas, kudźwa. No bez kitu, gdzie ty jesteś? Co za... Jaki idiota, powiem wam, co nie? Bez kitu. Ja pierdzielę. Gdzie? Kurde, Sardas, gdzie jesteś, mózgojebie ty? Ja pierdzielę. Dobrze. Dobrze przyszedłeś, bardzo dobrze. Ej, ale gdzie ty jesteś? Co za cholera? Bez kitu. Gdzie ty jesteś? Serio tutaj? Bez kitu. Gdzie ty idziesz? No strzelaj w niego! Gdzie ty jesteś? Jaki debil. Dobra. Sardas, chodź tu, mózgojebie ty. Mózgojebie ty. Co za debil. Gdzie ty jesteś? Sardas, debilu ty. Ja pierdzielę, bez kitu. Się gra buguje jak nie wiem co. No chodź, Sardas. Kurwa, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Sardas? Bez kitu. No powiem wam, że zajebiście. O, nie trafiłem, fakt. No Sardas. Debil, bez kitu. He, dostał ktoś. Sardas, kudźwa, mózgojebie ty. Ja pierdzielę, bez kitu. Kudźwa, nie, spadaj. Jezu, trzech nam. Trzymaj się, Mora. Nie. No Sardas, debilu! Ja pierdzielę, bez kitu. O ty, dziadzie ty, pindzielony. Kurde, Sardas, atakuj go! Jaki ty jesteś debil, bez kitu. Powiem wam, be debil. Tyle w temacie. Dobra. Ej ty, dziadzie. Dziadzie głupi. Co za głupi dziad, powiem wam, co nie? A ty, dziadzie, ty. O Boże, nie mogę z nimi, powiem wam. Sardas, gdzie jesteś? On może tam już? Nie wątpię, żeby tam był. Kurde, powiem wam, można się wkurzyć z tym Sardasem.
i tak dalej, powiem wam. No, co ja teraz robię, jak ja nawet drogi nie znam dalej? Nie, znam, dobra, tędy chyba. Tak mi się wydaje. Oj. Paladyn. No nie trafiłem, fuck. No Xardas! Jezu, jaki ty jesteś, powiem wam... O Boże... Nie mogę... Wreszcie, kudźwa, wylazłeś z tej dziury! Co tam robiłeś? Konia waliłeś? Bez kitu. Oj, on śpi? Nie śpi? Kurde, nie. Dobrze, moi drodzy, widzimy się po cięciu. Okej, moi drodzy, witam was znowuż po przerwie. I co wam powiem ciekawego? Tak, moi drodzy. Jeszcze takie informacje, praktycznie pod koniec odcinka już. Nie wiem, ile zajmie ta rozmowa z tym Xardasem. Powiem wam tak. Po tym ostatnim odcinku... jak go skończę nagrywać, od razu zabieram się za... Zmierzch Bogów. Tak, moi drodzy, nie będzie żadnej ankiety, bo... tę ankietę... już dawno ją zrobiłem. Bo jak będziecie oglądać, to nie będzie żadnej ankiety, co nie? Bo powiem wam tak, że chcę jak najszybciej skończyć też tego... Zmierzch Bogów. Jaki łeb! Dobra. Powiem wam tak, ale... Ale co? Te soundtracki pokażę wam pod koniec gry. Tak, moi drodzy, pokażę wam pod koniec gry, tak myślę. Jak będą napisy takie końcowe, co nie? Ja nie będę nic tam pomijał, tylko ja włączę przez... Znaczy, jak będą te napisy, co nie, to tam włączę. Te soundtracki, ja je z znaczy ja je włączę w przy renderowaniu właśnie, dodam tam pliki te. Tak myślę. Tak myślę i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jak śmiesz mnie atakować? Wciąż jestem w formie. Dobra. Ja je włączę przy... Serio, nie zobaczył? Ja pierdzielę, no bez kitu. No powiem wam, że... Kurde, się zablokowałem. Jak śmiesz mnie atakować? Dobra. Okej, pięknie. Tam kolejny idzie, widzę. Atakuj go! Bez kitu. Dobra. Dobrze. Dobra. Chodź, Xardasie. Chodź, Xardasie. Tam ktoś jeszcze jest? Chyba jeszcze tak ktoś jest. Ja je dodam właśnie przy... przy końcu właśnie tego... filmiku, co nie? Końcowego przy grze. Ruszajmy czas od że opuszczamy ten świat. Dobra. Wracaj do piekła, bestio! Spadaj! Jak oberwał! wow, spokojnie, ziomuś! Spokojnie, synuś! I... Co wam powiem? Gdzieś ty polas? Bez kitu. Spadaj, paskudo. Jak go napierdziela? No bez kitu.
Gdzie wyście poszli? Jezu. To nie wszystko. Serio? Aktywuj bramę. Otwórz bramę. Otworzyliśmy portal do nieznanego. Okej. Opuściliśmy ten świat. Na zawsze. Co nas tam czeka? To już inna historia. Oddziały królewskie i paradygmy znów urosną w siłę. Dumę. Oglądajmy. Przez wiele lat Lee łaknął krwi króla z powodu zdrady Robara. Król Robar nie żyje. Zemsta Lee nareszcie się dokonała. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Jego wojna z orkami dobiegnie końca, dopiero gdy ostatnie miasto zostanie oswobodzone spod ich okupacji lub gdy Lee umrze bohaterską śmiercią. Gorn dalej będzie walczyć na własną rękę z orkami. Orkowie z czasem będą się bać nawet jego imienia. Dobre. Władza orków będzie trwała wiele lat. No na pewno. Khan zasłynie jako władca orkowego królestwa i koronuje się na nowego króla Myrtanu. Torus odnajdzie ostatnią bramę, której będzie strzegł. Wrota na pustynię Parak. Zostanie gubernatorem Trelis i jedynym dowódcą ludzi, za którym orkowie pójdą w ogień. Z czasem orkowie nauczą się żyć pokojowo z ludźmi. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i kraju. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Po śmierci Zubena rządy asasynów nad pustynią Warant wkrótce dobiegną końca. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. A jak? Diego musi, co nie? Przecież. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie... No, powiem wam, że Diego się powodzi mu się. Znaczy Diegowi, co nie? I przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzny pola, na którym będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ludzi. Zostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. A gdzie on by poszedł gdzie indziej, co nie Milten, jak on musi w klasztorze siedzieć, przecież on jest magiem. I zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Wow! Trochę czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. A Larec z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż... To już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku? A jak? No dobrze. The Community Patch Team. To tak, moi drodzy. Co wam powiem? Powiem wam tak, zakończyliśmy oczywiście kolejną serię Gothica 3 właśnie. Kurde, trochę muzyka zagłasza mnie, ojej. To tak, zakończyliśmy. Jeszcze raz powtórzę, zakończyliśmy serię kolejną, która trwała ponad około... W tej chwili nie powiem wam, ale około 80 odcinków. Około, co nie tak... Można tak przeliczyć, co nie? Około, no. No, powiem wam, bardzo długa gra, co nie? Bardzo, bardzo. Najdłuższa właśnie ze wszystkich tych, chyba mi się wydaje, z jedynki i z dwójki. Ale nie, dwójka jeszcze dłuższa jest. Według mnie. Bo tam jeszcze dodali w dwójce mówię, co nie? Teraz Noc Kruka. A to oznacza ten Jarkendar cały, co nie? Przecież. To też właśnie trochę dodali tych misji w tej krainie. Ale dobrze, wracajmy do Gothica 3. Powiem wam tak. Gra mi się bardzo podoba, lecz... Jak wiecie, optymalizacja gry niestety jest taka, no...
takie 2 na 10, co nie? Przecież. Czasami mi gra lagowała, ścinała się na kilka sekund, ale powiem wam tak, to miałem... Nagrywając miałem ponad, no różnie, 100 FPS-ów, najwięcej tu miałem 150, jak pamiętam dobrze. W tej chwili mam 1800, bo to, wiecie, tu nie ma żadnych takich innych rzeczy, tylko pokazywanie literek końcowych, co nie. Znaczy to teraz pokazują ten content mod chyba, kto tam brał udział w tej modyfikacji właśnie, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, bo to jest po niemiecku coś pisze. Tak, bo to przecież niemiecka gra, co nie, przecież. A nie, tu są Community Patch, wiem już. To są różne te wersje właśnie. Community Patch, na przykład 1.70, 1.75, miał chyba 1.75, ja pamiętam dobrze. A nie wiem, zaraz sprawdzimy sobie. To tak. Nie wiem, czy będę dodał tę muzykę, tą soundtracki. Ale powiem wam tak, tytuły to tylko powiem wam, wiecie? Jednak powiem wam trochę długo roboty jest przy tym, co nie? Przy tym, no, wrzucaniu, znaczy piosenek, co nie? Do tego renderowania właśnie, przy renderowaniu, co nie? Tak, powiem wam tak, ulubione moje soundtracki to jest In My Dreams. Piszecie Gothic 3, na przykład, In My Dreams piszecie full version, bo to jest razem z tekstem lub tylko sama melodia, co nie? Na pewno słuchaliście tych, na przykład o ten soundtrack mi się bardzo podoba, co teraz leciał przez chwilę. Powiem wam, dużo jest tych soundtracków, ale powiem wam, tytułów nie znam. Chciałem zobaczyć w plikach gry, co nie, ale nie piszę. Nic nie piszę właśnie na temat tego. Nie, może źle patrzę, ale jak patrzyłem jeszcze przed tym nagrywaniem przed nagrywaniem tego odcinka. A, tu jakiś chyba jest ten. A, tutaj tyle żył ten gościu. Ten, co tworzył tę grę. Jakiś tam Sasza. Urodził się w 74, a umarł, tak mi się wydaje, w 2006 roku. No, powiem wam, trochę żył. Grała już ponad 10 lat, co nie przecież. Powiem wam, jak to szybko ten czas leci, kurczę. A dodatek jest z 2008 roku. I tu mamy właśnie tych wszystkich, tych twórców, co nie, tej gry, co robili. Znaczy, produkowali, co nie, też. Powiem wam tak, ja wiem, dlaczego oni tak śpieszyli, bo chcieli jak najszybciej tę grę wydać, co nie, w tym roku, bo... Jak pamiętam jeszcze dobrze, pamiętam, kiedyś czytałem, co nie, na stronie chyba gry online, że miała ta gra wyjść troszkę później niż w tym roku, co zaplanowali, o co nie, w 2006. Miała wyjść bodajże troszkę dalej, ale... Niestety twórcy gry się pośpieszyli za bardzo. Jedynka, dwójka, powiem wam, to dobrze zrobili, co nie? Bardzo dobrze, chwalę ich, ale trójkę też dobrze, co nie? Bo na początku to gra lagowała bez tych patchy, bez tych modyfikacji w ogóle. Gra lagowała jak... Nawet na dobrym kompie, serio. Nawet na dobrym kompie. Ale powiem wam, że z tymi patchami, co dodawali na przykład na różnych stronach... O właśnie, to jest ten dźwięk, ta melodia. Właśnie z tymi patchami troszkę gra lepiej chodziła, co nie? Pewnie, że dobrze gra chodziła. Powiem wam, że tutaj przy tym nagrywaniu, tym Shadow Playem, powiem wam, bardzo dobrze mi się nagrywało nim. Znaczy dobrze mi się nagrywa, co nie do tej pory nawet. Ale do innych programów to on dobry jest, co nie, ale Fraps na przykład to dupy jest. Serio, miałem 30 FPS-ów. Cały czas. A tym Shadow Playem mam ponad teraz 1800, wiecie, bo to są końcowe znowu napisy, powtórzę się. Po raz któryś raz już.
Co tu jeszcze wam powiem? Od razu nagrywam po tym filmiku końcowym, ostatni odcinek, nagrywam oczywiście Zmierzch Bogów. Tak jak powiedziałem na początku, że będzie ankieta i ja ją anuluję. Bo jak mówiłem, wcześniej ją zacząłem, znaczy ja ją wcześniej, co nie, ją zacząłem robić na tym surfpolu. I powiem wam, że ten odcinek już ostatni będzie. Ja od razu nagrywam, jak powiedziałem, jeszcze raz powiem. Zmierzch Bogów, tak moi drodzy, dodatek. Wiem, że komuś się nie spodoba lub nie będzie pasowało, ale powiem wam, że ja chcę zakończyć praktycznie wszystkie części, co nie, prócz czwórki, Arkani. Arkani nie planuję w ogóle nagrywać, w ogóle. Nawet gdybym założył kanał za 20 lat, nie nagrywam, nie moi drodzy, nie. Troszkę pograłem, na początku wiecie, chodzi tym bezim, tym z trójki, z dwójki, jedynki. Ale później, cholera, co to kurwa ma być, jakiś bezi nowy, co nie, jakiś... jak on się nazywał? Iwo chyba, czy Ian? Cholera wie, wiecie? Powiem, że to troszkę... Ta Arkania Gothic 4 to... Ja bym ją... za przeproszeniem wyjebał ze sklepów. Serio. Nawet ze Steama. Bo ta gra jest nawet na Steamie. Leciałam pudełkowo z Saga Gothic, właśnie ten gamebook czy jakoś tak. Zmierzch Bogów właśnie mam edycję rozszerzoną. To powiem wam więcej informacji pod pierwszym odcinkiem z dodatku do Gothic 3 oczywiście, ten Zmierzch Bogów. Ale powiem wam, że ten Gothic 4 to... Oj, masakra z nim jest, powiem wam. Serio, pewnie zgodzicie się ze mną, albo lub nie, jak ktoś lubi Gothica 4, to tam przecież nie zabraniam grać, co nie, przecież. A po Gothicu 3 Zmierzch Bogów, powiem wam tak, ta gra zajmuje około 34 godzin, ten Zmierzch Bogów, co nie? Bo ta gra zajmuje 80 ileś godzin do przejścia, co nie? Powiem wam, że więcej chyba niż Wiedźmin. Serio. Więcej niż Wiedźmin, ale Wiedźmin ma więcej misji. Tak, moi drodzy, więcej misji ma takich fabularnych lub i pobocznych. Ja go planuję nagrać dopiero. Dopiero go mam zamiar nagrać pewnie dopiero po Gothicu 3. Zmierzch Bogów, ale powiem wam, że jeszcze nie jestem pewny, jak to będzie. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie jeszcze. Nie wiem, co jeszcze będzie po tym Gothicu 3 Zmierzch Bogów, bo tak planowałem nagrać jeszcze, przyznam się wam, Battlefielda Hardlina, ale nie wiem, czy no, tak mówiąc krótko, komputer mi odźwignie tę grę, ale powiem wam, że wszystkie gry, które są takie na przykład, no, z dużymi wymaganiami, wchodzą na mój komputer, co nie? Znaczy włączają się, nie wchodzą. Troszkę się pomyliłem. Ale też tak myślałem sobie nad Assassin's Creed Revelations, ale powiem wam, że ja chcę najpierw od jedynki zacząć, ale to dopiero pewnie w kolejnym roku. Stop, nie, w kolejnym roku będzie Harry Potter. Harry Potter, bo bardzo lubię Harry'ego Pottera właśnie. Właśnie, obejrzałem jedną część, jak mówiłem, tam w którymś odcinku z Gothica. Czytałem do piątej części bodajże, ale chyba skończyłem ją, ale dalej nie czytałem. Nie, moi drodzy, bo powiem wam, minus jest taki, gruba książka jest jak, nie wiem, jak... Dajmy, nie wiem, jak głośnik. No nie miałem innego wymyślenia, co nie, niż głośnik. Albo na przykład dajmy, nie wiem, książkę, o, nie. Sorry, nie. Na przykład deska, o, coś takiego. Co nie? W kolejnym roku będzie Harry Potter właśnie, od pierwszej części zacznę, ale będzie, niestety tylko, ale to powiem wam jeszcze w pierwszym odcinku, jak będę zaczął na tego Harry'ego Pottera, lecz... Może być tak, że... Może mogą się zmienić plany jeszcze. Tak, moi drodzy, bo chcę jak najszybciej skończyć też tego Wiedźmina 3, którego już zacząłem, no powiem wam, że...
chyba przed wakacjami? Wcześniej nawet. Nie pamiętam w tej chwili. Nie, jakoś w marcu, tak moi drodzy. Bo ja pomyliłem się z tamtym rokiem, bo w tamtym roku zaczynałem Wiedźmina 1, co nie? Jakoś tak zacząłem w kwietniu. W tej chwili nie pamiętam, powiem wam moi drodzy, nie pamiętam już. Ale w tym roku, powiem wam szczerze mówiąc, skończyłem bardzo dużo serii niż w tamtym roku, bo w tamtym roku, jak pamiętacie, skończyliśmy Outlasta. Wiecie, ten Outlasta, co nie, dodatek do Outlasta, Whistleblower, co tam jeszcze było, Call of Jarez? Czy mogę się mylić? Nie pamiętam, czy ja nagrywałem w tym roku? Kurde, wiecie, że nie pamiętam już. Chyba Call of Jarez skończyliśmy. Worms Revolution. Które mi tak za bardzo nie wychodziły, no ale... No cóż, to powiem wam, że ja nigdy nie grałem w robaki. Krótko mówiąc, nie grałem nigdy w taką grę. Co? Goodbye and thanks. Do widzenia i dziękuję za wszystkie ryby? Dobre, powiem wam. Wiadomo, tylko... Okej, dobra, jeszcze raz wracam, moi drodzy, bo po tym się gra wyłączyła. Tak, moi drodzy, gra mi się wyłączyła totalnie. Nie wiem, czy nagrywało, czy nie, ale... co ja mówiłem? A, dziękuję za ryby wszystkie, co nie tam pisało, co nie po angielsku. Na czym ja skończyłem? A, że skończyłem bardzo dużo serii. Wormsy, a mówiłem, że nie grałem nigdy w te robaki, co nie? powiem wam, że przez chwilę zapomniałem, co ja mówiłem. Serio. Tak, moi drodzy, po tym odcinku nagrywam oczywiście Zmierzch Bogów. Zobaczymy, jak ta seria się przyjmie. Zobaczymy. Pamiętajcie, ja wszystkie odcinki nagrywam na zapas. Bo zaczął się rok szkolny już, a i nie chcę nagrywać, powiem wam... tak trochę mówiąc za bardzo w taki dzień szkolny, co nie? Jak na przykład przyjdę ze szkoły, bo i tak późno wracam, powiem wam szczerze. No różnie, co nie? Nagrywam Zmierzch Bogów właśnie, kiedy mam czas właśnie, a i tak mi się nie uda tych dzisiaj wszystkich odcinków nagrać całej gry, co nie? Bo to długa gra jest też nawet. Tak jak mówiłem, jeszcze raz powtórzę, po Zmierzch Bogów wznawiam Wiedźmina trójkę, którego już dawno nie było, niestety, i wybaczcie mi za to, że nie było tak długo. I tak myślę, że te dwie gry, co powiedziałem, ten Battlefield i Assassin's Creed Revelations zostawię na kolejny rok, na 2017. Zobaczymy, bo powiem wam, że będą różne premiery też w kolejnym roku, w bieżącym. Znaczy, no, w który będzie, za jakieś, no, kilka miesięcy. Szybko zleci, powiem wam. Na pewno chcę skończyć w tym roku Zmierzch Bogów jeszcze. Tak jest, moi drodzy, Zmierzch Bogów. A, jeszcze powiem wam, te są traki, to ten In My Dreams bardzo lubię. Powiem wam, słuchać od czasu do czasu. I chyba o to, albo ta walka z orkami, jak pamiętam. Nie powiem, taki jest dźwięk, co nie, jak się zacznie walkę z orkami. Takie tun, turututum, tun, tutut, wiecie. Było w Wengardzie na przykład, wiecie, jak się orków spotykało i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, a ja mam ten Community Patch 1.75, właśnie to jest ten najnowszy podajże, ale powiem wam, że się zmieniło, bo jest jeszcze jakiś nowy content mod, chyba 2.6 czy tam 0.3.0, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, powiem wam. Chyba, mogę się mylić, powiem wam, bo powiem wam, że ja nie wchodzę na takie forum, na przykład Gucika, co nie? Ja ściągnąłem, ponieważ chciałem zobaczyć, co się zmieniło w ogóle tutaj w tej modyfikacji, co nie? Chciałem zobaczyć, powiem wam, że się bardzo dużo zmieniło, bardzo. Mówiłem, co nie, na początku, chyba trzeci odcinek albo czwarty. W tej chwili nie pamiętam, powiem wam. No cóż, dobrze, moi drodzy, to się widzimy, to się usłyszymy w kolejnych materiałach. I cóż. Cześć.